czekacie sława. Wszyscy gracze League of Legends zostali zaproszeni do specjalnej ankiety, której zadaniem jest wybranie kolejnego czempiona do reworku w 2020 roku. Dlatego w tym materiale powiem Ci, jaką postać ja wybrałem oraz subiektywnym okiem przedstawię swoją listę bohaterów. Ja jestem Infomod, dzień dobry i zapraszam do oglądania. Na samym początku dwie bardzo ważne informacje. Moi drodzy, właśnie dzisiaj od godziny 18 na moim fanpage'u odbędzie się stream, gdzie m.in. będę rozdawał kody Paysafe Card po każdym jednym rozegranym meczu. Dlatego zapraszam, obecność obowiązkowa. Po drugie, jeżeli oglądasz ten materiał przed 16 maja, a jeszcze nie wybrałeś swojego czempiona z ankiety od Riot Games, to jak tylko skończysz oglądać ten film, to koniecznie zagłosuj na swojego bohatera. A może nawet lepiej będzie, jeżeli zrobisz to teraz, w tej chwili. Tak, abyś zagłosował zgodnie z tym, co podpowiada ci rozum i serce, a nie moja osoba, bo uważam, że akurat w tej kwestii, jakby to powiedzieć, jest to sprawa mocno indywidualna. Dlatego proszę, nie sugerujcie się tylko tym, co powiem, bo dzisiejszy film będzie subiektywny, z odrobiną porcją faktów. A fakty są takie, że po raz kolejny mamy bezpośredni wpływ na to, co wydarzy się za kilka miesięcy. Teraz pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, powiedzą, że ich głos i tak nie ma żadnego znaczenia. Pomyśli tak 10-50 tysięcy graczy i najczęściej to właśnie osoby, które nie zrobiły nic, są potem największymi i najgłośniejszymi krytykami jakichkolwiek zmian. Nie róbcie tak, proszę was. Ale wróćmy do tematu. Kilka dni temu Riot Games opublikował ankietę, w której znalazło się 5 czempionów. Na tej magicznej liście pojawił się Fiddlestick, Shyvana, Nocturne, Volibear oraz Dr. Mundo. I naszym zadaniem jest zagłosowanie na tego bohatera, który w naszej opinii wymaga natychmiastowej pomocy w postaci reworka. Co prawda ta natychmiastowa pomoc wcale nie będzie taka natychmiastowa, ponieważ są to plany dopiero na 2020 rok. Warto powiedzieć, że prawdopodobnie każda z tych postaci tak czy siak zostanie zreworkowana, więc nie pytamy czy, a bardziej kiedy. Natomiast możemy jeszcze zapytać dlaczego. No właśnie, dlaczego akurat te czempiony? Prawdą jest to, że każda z tych postaci jest, jakby to powiedzieć, przestarzała. Cała piątka już dawno powinna przejść na emeryturę i cecha, jaka ich łączy, to skillset, który odbiega od aktualnych standardów. Kiedy porównamy najnowszych bohaterów z tymi 5 postaciami, to zauważymy, że coś jest nie tak. Są proste, w takim sensie, że grając z nimi nie masz tej możliwości zaskoczenia. Są po prostu nudne i przewidywalne. Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu narzekałem na Riot Games, że za bardzo skupiają się na nowych postaciach i te stare odchodzą do lamusa. Na szczęście ktoś tam w studiu ma łeb na karku i nie pozwoli na to, aby pochować któregokolwiek z czempionów. I za to należy się szacuneczek. Ale dobra, przejdźmy już do ankiety. Riot Games, wydając Fiddlesticka jako potencjalnego kandydata do reworka, daje nam dwie wyraźne informacje. Po pierwsze, zgadzają się z tym, co przed chwilą powiedziałem, czyli że czas niekoniecznie oszczędził naszego stracha na wróble. I tutaj chyba wszyscy będziemy zgodni. Nie pamiętam takiej sytuacji, aby Fiddlestick zdominował metę League of Legends, a jego skillset jest już po prostu zbyt słaby. Zwróćcie uwagę, że każdy nowszy bohater w swoim plecaku ma jakiś skok, dash, czy chociażby zwiększony movement speed. Aktualną, jedyną formą obrony Fiddlesticka jest Fear, który traci całe swoje działanie za niecałe 1300 golda, jeżeli zdecydujemy się na kupno QSS-a. Natomiast tą drugą, ważną informacją jest to, że Riot Games chce zachować jego unikalność. Dlatego jego ultimate prawdopodobnie zostanie zachowany i jest to bardzo ważna informacja. Robiąc reworka Fiddlesticka, chcą obrać taki kierunek, aby zwiększyć synergię między jego super umiejętnością, a resztą umiejętności. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie i Fiddlestick dalej będzie Fiddlestickiem, tylko takim trochę bardziej nowoczesnym. Uważam, że akurat on potrzebuje tych zmian. Nie traćmy czasu i przejdźmy do kolejnej postaci, która pojawiła się w ankiecie i tym razem jest to Shyvana. Przyznam się bez bicia, że z tą postacią mam ogromny problem. Dlaczego? Postawmy sprawę jasno. Jeżeli mamy Shyvanę w dżungli, to raczej zbyt prędko na ganku jej nie zobaczymy. Jest to czempion, który jednak wymaga tego 6 poziomu i nawet kiedy ma już ultimate'a, to te ganki nie zawsze są na tyle skuteczne, jakbyśmy sobie tego chcieli. Więc jestem nawet gotów stwierdzenia, że grając Shyvaną nie powinieneś w ogóle wychodzić z lasu, tylko farmić, ekspić, zabijać samemu smoki i wchodzić do dżungli przeciwnika lub ewentualnie budować ją pod AP. Ale już dawno czegoś takiego nie widziałem, więc chyba nie do końca jest to już opłacalne. A co napisał na jej temat Riot Games? Zgadzają się, że Shyvana radzi sobie nie najgorzej, ale
nie spełnia do końca wszystkich założeń. Zamierzają z niej zrobić prawdziwą wojowniczkę, cokolwiek to oznacza, i bardziej podkreślić moc jej postaci, kiedy przybiera formę smoka. Co nam z tego wyjdzie? Przekonamy się już za kilkanaście miesięcy. No i w końcu nadszedł czas na chyba najciekawszego bohatera z tego zestawienia, czyli Nocturna. Ej, będę z wami kompletnie szczery. Moim zdaniem ta postać nie powinna się w ogóle znaleźć na tej liście. Jest to jeden z tych junglerów, który stwarza chyba najwięcej presji zaraz po tym, jak osiągnie szósty poziom. Możliwość pojawienia się bezpośrednio przy przeciwniku w ciągu sekundy jest naprawdę ogromnym atutem. Być może problem polega na tym, że gdy już wejdzie w enemy team, to raczej już z niego nie wyjdzie. Ale to też nie możemy tak jednoznacznie stwierdzić, bo każdy mecz League of Legends jest inny. Riot Games wytłumaczył umieszczenie Nocturna w tej ankiecie w taki sposób, że niewiele z tego zrozumiałem. Ale wiem, co zamierzają z nim zrobić. Mówiąc krótko, ultimate zostaje, a cała reszta umiejętności zostanie edytowana. Jak wspomniałem wcześniej, jestem zdania, że dodanie Nocturna na tę listę jest niepotrzebne. Natomiast potrzebna jest zmiana Doktora Mundo. W tym wypadku sytuacja wydaje się być prosta. Mamy bohatera, który radzi sobie całkiem nieźle, jest stosunkowo często wybierany i nie sprawia wielkich trudności na etapie laning phase'u. Jest łatwym i bezpiecznym wyborem. Natomiast jego zmiana jest spowodowana tym, co m.in. mówiłem na wstępie tego materiału. Mam tu na myśli tą przewidywalność i braku momentu zaskoczenia. Uważam, że nie jest to postać, która koniecznie wymaga zmian tu i teraz i podobnego zdania jest Riot Games. Mianowicie napisali, że zmiany, jakie miałyby dotknąć Mundziaka, dotyczyłyby tylko dwóch umiejętności. W oraz E. I rzecz jasna, jeszcze takiego mocnego, wizualnego reworka. Ostatnim na liście jest nasz niedźwiadek i według tego, co pisze Riot Games, jego sytuacja jest najbardziej tragiczna. Volibear jest najrzadziej wybieraną postacią, jego skillset jest nieaktualny, a w dodatku jego historia fabularna już dawno przestała obowiązywać. Mówiąc najprościej, niedźwiadek wymaga wielkich zmian na każdym szczeblu. I faktycznie coś tu jest na rzeczy. Ostatnio częściej spotykam Volibeara na górnej alejce niż w dżungli i to też nie działa dla niego zbyt dobrze. W bardzo łatwy sposób można go wykajtować, zatrzymać jego szarże, a kiedy kupimy wezwanie Kata, Morello albo po prostu użyjemy Ignite'a, to zabicie miśka nie wydaje się być tak wielkim problemem. Więc w tym wypadku jak najbardziej zgadzam się z Riot Games i uważam, że akurat on tych zmian potrzebuje natychmiastowo. Przejdźmy do najważniejszego etapu, czyli na kogo zagłosować. Uważam, że pod uwagę powinniśmy brać tylko trzech bohaterów. Fiddlesticka, Shyvana oraz Volibeara. Jeżeli wygra którakolwiek z tych postaci, to ja będę zadowolony. Ale swój głos ostatecznie oddaję na Fiddlesticka. Zdecydowałem się wybrać właśnie niego, ponieważ wiąże z nim wielką sympatię oraz w pewnym sensie jest to dla mnie nostalgiczny bohater. Kiedy zaczynałem grać w League of Legends, Fiddlestick był tą postacią, z którą spędziłem naprawdę wiele czasu. I chciałbym w ten sposób podziękować mu za te wszystkie mile spędzone godziny. Natomiast za każdym razem, kiedy Riot Games decyduje się zreworkować jakąkolwiek postać, mam lekką obawę, że rework jeszcze bardziej pogorszy sytuację. Najlepszym przykładem nieudanych zmian będzie Skarner oraz Mordekaiser. Te dwie postacie. Pracownicy poświęcili im naprawdę wiele czasu, a jednak dalej coś tam nie gra. Jednak również są zmiany, które wyszły bardzo dobrze i tutaj najlepszym przykładem może być Morgana czy na przykład Kayle. Natomiast to, czego mi najbardziej brakowało w całej tej ankiecie, to fakt, że Riot Games ograniczył się tylko do 5 postaci. Chętnie zobaczyłbym wśród tych czempionów jeszcze Queen, Singed'a, Trundla, a nawet Heimerdinger'a. W normalnych okolicznościach powiedziałbym jeszcze Mordekaisera, ale w tym wypadku wiemy, że on będzie reworkowany i z tego co wiem, ma to nastąpić w 2019 roku. Więc wydaje mi się, że już niedługo powinniśmy dostawać pierwsze informacje co do przebiegu zmian. Jeszcze raz powiem, że każda z postaci, która znalazła się w ankiecie, na 99% zostanie zreworkowana. Więc jeżeli okaże się, że bohater, na którego zagłosowaliście, nie zajął pierwszego miejsca w głosowaniu, to nie przejmujcie się, ponieważ tak czy siak zmiany dopadną każdego. Jestem ciekaw, na kogo wy oddaliście swój głos, dlatego zapraszam do komentowania i fajnie jakbyście jeszcze dodali do tego krótkie uzasadnienie. Na sam koniec przypomnę raz jeszcze o streamie, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 na moim fanpage'u. Będą rozdawane pejsy w karty po każdej grze, niezależnie czy będzie ona wygrana, przegrana, dlatego zapraszam, bo może być naprawdę fajnie. No i rzecz jasna, wpadnijcie na naszą grupę Chleby Infomoda, Instagrama oraz Discorda. Wszystkie linki jak zawsze znajdziecie w opisie. I to wszystko. Dziękuję za oglądanie, mówi dla was Infomod. Nerka.